fajny film. Kwadrans 11. Już za kilka dni Borys Lankosz, autor pamiętnego rewersu, rozpocznie zdjęcia do nowego filmu. Tym razem będzie to ekranizacja powieści Zygmunta Miłoszewskiego Ziarno Prawdy. Główną rolę prokuratora Teodora Szackiego zagra Robert Więckiewicz. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Jak dla ciebie zaczęła się ta historia z Ziarnem Prawdy? Bo książki Zygmunta Miłoszewskiego nie czytałeś. Nie, nie czytałem. Do dzisiaj nie przeczytałem, co więcej. Ale czytałeś scenariusz. Scenariusz, tak. To było zupełnie jak przypadkowa sytuacja. Ja wiedziałem od jakiegoś czasu, że Borys zamierza zekranizować powieść Zygmunta Miłoszewskiego. Mówimy oczywiście o Borysie Lankoszu. Tak, mówimy o Borysie Lankoszu i szczerze mówiąc, w ogóle mi do głowy nie przyszło. Czasami tam się coś tam myśli, nie, że tam się chciałoby zagrać, no, ale być może dlatego, że akurat w momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, gdzieś przeczytałem, to byłem w realizacji anioła, więc byłem zajęty też innymi sprawami, ale później jakoś to mi zupełnie wyleciało z głowy. Miałem świadomość, że coś takiego się kroi, że tak powiem. No i w momencie, kiedy jakoś się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, Borys powiedział mi, a może byś przeczytał scenariusz? No i ja przeczytałem scenariusz, ale tak na zasadzie poznawczy, byłem ciekaw po prostu, jaki to jest scenariusz. To było już jakiś czas temu, tak? Tak, to było parę miesięcy temu i przeczytałem, powiedziałem, co o tym sądzę, spotkaliśmy się, no i wtedy padła propozycja tak naprawdę, jakoś tak od słowa do słowa, a może byś zagrał. No i super, bardzo fajnie. Jakie dla ciebie możliwości stwarza postać Szackiego, szczególnie w kontekście tych ról, które grałeś wcześniej? Z jednej strony Wałęsa, z drugiej strony bohater z Anioła, czyli też literatura, tu Jerzy Pilch. Mamy tutaj do czynienia nas też z jakąś taką traumatyczną sytuacją, no bo te trupy, które tam się ścielą gęsto w książce, w scenariuszu, to też nie jest spacerek. Natomiast to, co mnie najbardziej tutaj kusi, to jest to, o czym mówił Borys i Zygmunt na konferencji prasowej, to znaczy, że to jest bardzo zdefiniowane gatunkowo. Zupełnie inne kino w stosunku do tego, które ostatnio na przykład robiłem. Więc mamy tu do czynienia z bardzo precyzyjnie zdefiniowanym gatunkiem, tak, że jest taki crime thriller. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, że autor książki, autorzy scenariuszy nie zatrzymują się na tym poziomie, tylko sięgają znacznie głębiej i dotykają spraw, które już są istotne nie tylko dla takiego konsumenta kina rozrywkowego, prawda, kryminalnego, popularnego, ale również dotknięcie tych spraw może być istotne też dla szerszego grona widzów. Mam tutaj na myśli ten background właśnie taki, jakby to powiedzieć, nie wiem, społeczny, te relacje, wyciąganie pewnych zaszłości w relacjach polsko-żydowskich i w ogóle pomysł na to, żeby coś takiego w tę historię wpleść. Jest tu dużo więcej tych płaszczyzn. No właśnie o tym właśnie mówię, że to nie jest tylko efektowny kryminał, ale również z takim właśnie, jakby to powiedzieć, no jest to ziarno prawdy tam, tak? Może wykiełkować, prawda, w jakiś sposób. To jest ciekawe, to jest ciekawe. No a poza tym, no, wiesz, no to jest też tak, że jestem bardzo ciekaw w pracy z Borysem. Bardzo mi się podobał jego pierwszy film i rozmawiamy dużo ze sobą, więc to wszystko fajnie działa. Poza tym ta ekipa rzeczywiście to jest najwyższa półka, więc no, jestem podekscytowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zdjęcia zaczynacie po 20 marca, tak? I kiedy kończycie? Przełom marca i kwietnia.